Wypadek miał miejsce ubiegłej nocy w Ostrowie Wielkopolskim na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Serwańskiego. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych oraz radiowozu. Na miejscu działały cztery zastępy Straży Pożarnej oraz Ostrowska Policja. Kierujący osobowym seatem 42-letni mężczyzna, nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej. Wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle i z ogromną siłą uderzył w policyjny radiowóz. Następnie uderzył w osobowego peżota. Jak dodaje rzeczniczka Policji w Ostrowie Wielkopolskim, wszyscy uczestnicy wypadku trafili do szpitala. Już wiadomo, że kierowcy samochodów byli trzeźwi. Dokładne okoliczności zdarzenia wciąż są ustalane. Paweł Głuszyński, puls dnia!